Yo, siemanko, ja jestem Dżingis i dzisiaj kolejny odcinek Dying Lighta wspólnie z... Z Lighterem, siema. No właśnie, czyli z synkiem, z Lighterem gramy dalej. Tryb trudny. On jest naprawdę trudny. Tak, mówię wam zupełnie poważnie, że jest trudny. Ale czego się nie robi dla was, czyli dla naszych widzów, dla widzów Dżingisa i Lightera, będziemy grali w tą grę dalej w trybie trudnym. I pokonamy ich wszystkich naszą wspólną mocą. Mocą i godnością osobistą. A jak? Dobra, kontynuujemy grę. Kontynuujmy naszą przygodę. Jesteśmy w slumsach. W międzyczasie wybraliśmy kolejne nasze zadanie. Tym zadaniem jest Dzień Matki. Ja wiem, że to dopiero w maju, ale my go będziemy w Dying Lightie przychodzili troszeczkę wcześniej niż w maju. Zresztą zobaczycie tutaj w tej misji, jak można kochać własnych rodziców, własną matkę. Do jakiego stopnia? Nawet Kasper, już nie żyją. Kasper, nie opowiadaj, niech sobie zobaczą sami. Ale nie, oglądali ten odcinek, czyli odcinek, który się już pojawił. To właśnie ta lekarka cała mówiła. Tak, ona uprzedzała nas tutaj, żebyśmy się nie zdziwili za bardzo, prawda? Spacja. Kontynuujemy. Zobaczmy, gdzie też nas tutaj przeniosło. O, przeniosło nas do tego. Kasper, dołączasz? Dołączam. No to dołączaj, a ja w tym, jak dołączysz, to po prostu wtedy to ściszę. Znaczy, ten wyciszę cię. Ja tu jeszcze jedną rzecz zrobię, wiecie? Naprawdę. Pozmieniam troszeczkę tutaj pewne rzeczy. Okej. Ale co to więcej w grafice nie mogę zmienić niż głębia ostrości. No to wszystko jest włączone. Zasięg widzenia dajmy na połowę, żeby mniej trochę obciążać. Tak ustawmy, jak żeśmy na streamowaniu ustawiali. I dobra, to powinno być chyba w porządku teraz. Aha, miałem cię wyciszyć po prostu. Was chodź ciągle w grze? Wycisz. Co? O grze mnie dalej słychać? Było? Nie było cię już teraz słychać. Ja cię wycieszyłem zresztą, nie? Dobra, chodźmy. Dlaczego tak jest, że jak mam W i naciskam zawsze za pierwszym razem Shift, to mi przełącza do opcji? Tak nie powinno być. Shift? Jak? No W i Shift naciskam i przełącza mnie, wiesz, do w opcję. Musiałem sobie coś zbindować. Ja nic nie bindowałem tutaj. Nic nie zmieniałem. Wszystko mam tak, jak miałem na początku. Dobra, słuchajcie, biegniemy do Raziego, wiecie? Raziego. No, Razi. Gazi? Gazi, sorry. Gazi. Oj, dobra. Jak zwał, tak zwał. Wiemy, że gdzie biegniemy. Kasper oczywiście gna jak pierwszy, jak zwykle. Ja będę musiał za nim nadążać. Jakby to jeszcze było coś strasznie. No dobra, mieliśmy, Kasper, trochę zwiedzać tych dachów, bo wiesz, jak my jesteśmy z itemami w tej grze. Czy no, z itemami jesteśmy troszeczkę do przodu, bo jak mówiliśmy w tamtym odcinku, poszukaliśmy sobie czegoś i znaleźliśmy pistolet. No tak, znaleźliśmy pistolet. Bo otworzyliśmy samochód policyjny, w którym on był, ten pistolecik. Dobra, jesteśmy tam, mamy iść, tak? Tak, można zresztą ten safe zabezpieczyć. Po drodze, który tam będziemy mieli? Tak, ten, co jest obok mnie. Ojej, ja się znowu... A ja, kurde, trafiłem w zombiaka i mam 52 życia. Apteczka była pod G czy pod H? Pod H, jeżeli ją w ogóle masz. Mam! Ja apteczkowy Johnu jestem. Poczekaj chwilkę. Ja sobie tylko apteczki zrobię, żebyśmy nie wchodzili tam bez apteczek, nie? No. Czekaj, bo tu idzie jakieś zombieczysko. Siema. Dzień dobry. Dwa strzały dostał. Co prawda z pałki policyjnej. Ten zombie już podobnie właśnie wygląda jak ten w The Walking Dead. Gdzie, poszłeś z niego na dół? Tak.
Spadłem chcący. Dziura była. No dobra, tak, chodźmy. To jest trochę zapalone. Dobra, jestem na tym. Wlazłem do sejfu, safe house'u. Ja zamykam od razu bramę. Zamykaj, ja włączam przełącznik. O, biegnie, zobaczcie. To się nazywa podróż. Leż mi na ziemi, kochanieńka moja, dziewczyneczko. Dostałaś? No może byś tak się położyła. Dobra. Ja włączyłem już ten safe house, ale on jeszcze tutaj kogoś chyba to mamy, czy zabiłeś? Oczywiście wszystkie zębiaki, już jedna górze jest. Chcesz go na dół złapać? Na dole nie ma nikogo. Idę, od pleców mu chodzę. A już gorzej. A on się do wiadra nie zmieści, Kasper. Ale do kilku się zmieści. Ale to byśmy musieli go pociąć, a nie mamy maczety. Okej. Patrz, jeszcze wstaje. Leż mi tutaj. No i dobra, bo już mnie to denerwuje, no, no tak właśnie. Kopanie. Tyle skopać typa, nie? Tak, żeśmy go nieźle przekopali. Dobra, ale drugi safe house. Dobra, mamy już ten safe house, jest okej. Dobra, my dostaliśmy 1000 punktów. A ciekawe, czy ja nie mam jakiegoś punktu do wydania w umiejętnościach, zobacz. Ja nie mam, brakuje mi właśnie. Nie mam, ale zaraz się pojawi przetrwanie pewnie. Dobra, nieważne, zrobiliśmy ten safe house, ale naszym zadaniem jest dobiegnięcie do tej przecież, do Gaziego naszego kochanego. Kochany Gazi. On jest taki fajny, ten typok. To jest pierwsza ta strefa. A my musimy przez nią przejść? Nie, ale... Nie możemy górą? Chcę obok niej przejść, bo wtedy nam się zaznaczy na mapie, nie? No nie właśnie tam. Spike, tu Crane. Jest tu cały budynek oklejony taśmą informującą o kwarantannie. Wiesz, co się może w tych strefach dziać? Nie chcę tam wejść, Rysiu. No. ...zakażonych przenieśli tam ze szpitali, gdy wybuchła epidemia. Wszystko szybko poszło w diabły, a budynek stoi opuszczony. Mnóstwo w nim gryzoni. Ale pełno tam też fajnych rzeczy. Nawet ludzie Raisa nie dali rady się do nich dobrać. O, właśnie to chodziło, wiesz? No wiem, znajdziesz, no... Kasper, nie chcę ci mówić, co tu jest, ale nie jest fajnie. A gdzie jesteś? No, na autobusie. Zaswoj. Szkoda mu. Zastanawiam się, zastanawiam się. Aha, tak. Chciałem doskoczyć do tego. Do tego chciałem doskoczyć. Czekajcie, bo tam mamy. Ej! No właśnie tu. Dobra, jest skrzynia. I zombie jest. A, ty byłeś już nim. Przeszukaj zombie. Części metalowe. A to skrzyni? Otwierałeś? Otwórz ty. Aha, no tak, no tak. Ja jestem mistrzem. Dobra, niby średnia poziom, ty średni poziom trudności, ale otworzyłem za pierwszym razem, nie zniszczyłem żadnego wytrychu. Brak miejsc w ekwipunku. No kurde, co ja znowu? Krzyżowca dostałem, tu jest. Ja szermierza. I brak mi jest w ekwipunku, a to ma 31 damage'a, to coś. Idzie. Masz pałkę policyjną, która ma 60, więc... No to co, ale tam to by się przydało rozebrać chociaż na części, Kasper. Chyba tak. Tylko też bym. Dobra, zobaczmy. Dobra, idę. Ojej! Dobra, dzięki. No, ale kopnąłem sobie raz przynajmniej, no. $50 zdobyłem. I 28 dolarów. No ale czekaj, no... No mówię ci, że chcę sobie zrobić miejsce w ekwipunku. Zdaję ci ochronę. Wyrzucę sobie, rozbiorę sobie, wiesz, rzeczy, te, które są niepotrzebne. Czyli już szare. Musiałeś się pokazywać tam, tak? Ale to są wirale, one tak się nas widziały. Mówisz? Ty zawsze do nas przyjmą? Przyjdą? Dobra, rozebrałem to wszystko, co miałem rozebrać.
weźmiemy sobie teraz tą zwykłą rurkę. No bierz! No co jest grane? On tak mi się zachowuje z tą zwykłą rurką, jakby, nie wiem, wiesz, takie było przy zastanawianiu się na chwilę, czy ja ją mam wziąć, czy nie. Dobra, pomysł, którędy? To jest, Możemy na kolejny safe house pójść. Nie, no idźmy, zróbmy to zadanie, bo to zadanie będzie naprawdę trwało, przecież wiesz dobrze o tym. No niby wiem. No. Więc lećmy dobrze na to zadanie, górą pobiegniemy, dokładnie. Już się zmęczyłem. A nie potrafię tam zaskoczyć. Gdzie, tu do mnie? Te. Jak to nie możesz? Takim w twoim wieku masz problemy? Nie, moja postać ma problemy. Dobra, chodźmy dalej. To bardziej wkurwiające miejsce z jakiejkolwiek misji. Czemu? Problem ze skoczeniem ten dach. Dołem pójdziemy? No już jestem dole. No, spadłeś już na sam dół? Nie zobacz, gdzie jestem. Pójdź na drugą stronę. I cię widzę gdzieś tam. No tak, musisz po prostu na ten kamyk wejść, aby mnie widzieć, nie? A tu już na dole jesteś? I tym kamykiem skoczyłem. No dobra, idę. No jestem. No tylko się pytałem, czy na dół schodzimy tutaj. No to idę do drugiego domku. Dobra, idę do drugiego, bo tu właśnie trzeba szukać Gaziego. Jest tam kto? To tam jest. Widziałem go. No wiem, gdzie on jest. No tu jest. Tu. No. Jeśli mama nie jest zadowolona, nim zadowolony. No i mamy Gaziego, moi drodzy. Była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywam. Jesteś z wypożyczalni filmów? Nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak klan, jak tran, jak waran i trochę jak plan i klan i taki inny pan i... Mogę wejść? Nie wolno. Nie możesz. Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest dzień mamy, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o mnie. Ma tytuł Charlie i cały jest o mnie i o tym, jaki ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ci ten film? Jasne, możesz obejrzeć. Dobra. Dziś jest dzień mamy. Jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć się z Gazim. To bez sensu. Tak mówią ludzie w aptece. No. Dobra, znaleźliśmy mieszkanie Gaziego, teraz mamy znaleźć czekoladę i filmy dla mamy i będziemy wspólnie razem spędzać dzień matki z mamą Gaziego, z Gazim i z telewizorem. No. Dobra. No i cóż. Dobra, lecimy. Lećmy dalej. Trzeba uważać, kurde, bo te zombiaki potrafią zabić. Nie, no to jest tutaj jest. Ja mam 61 życia. Po prostu musimy naprawdę sobie pomagać. Tylko patrz po drodze, może jakieś ciekawe bagażniki gdzieś będą, wiesz? Tutaj nie ma nic ciekawego. Jedyne rzeczy ciekawe to policja i karetki, no, nie? No, karetki, no dokładnie, trzeba się rozglądać za nimi. Z tego co pamiętam, tutaj w pobliżu nas gdzieś była jedna policja, nie? Gdzieś tam właśnie... Patrz, co się dzieje, kurde, ze tym... Gdzieś ty polas? Już na górę żeś w las? Byłem w tobie. A we mnie, a tak dziwnie pokazywało. Dobra. Tędy. Kiedy zmęczenie jest tak wkurzające. No nie, jest już to proste. Szybciej się męczymy tutaj. Ja się rozglądam z jakimiś... Dopiero na maście dają możliwość, że nie musisz się męczyć. No. Bo na maście... No ale to by było też takie za proste, jakbyśmy ciągle biegali. Może autobusy byśmy sprawdzali, co? Nie, w autobusach nic nie ma.
No, by było trochę za proste, nie? Jakbyśmy jechali tutaj z tym. Wezmę... Chodzi, wiesz? No, o co ci chodzi? Bo mówisz, że... Bo na maksie dopiero... w 4 levelu, czy na 5, nie pamiętam, na którym się maksa zdobywa z zewnętrzności, nie? Tam jest policja, ale ma otwarty bagażnik. I się dawno kończy grę, nie? Moim zdaniem no. To by się bardziej przydało dzisiaj na 20, nie wiem, na 18, 20. A, chodzi ci o to, że przed tak, ukończeniem tak. Gry mamy już... nie tak, źle ja powiedziałem, odwrotnie. Że nie zdołamy zdobyć maksymalnego poziomu przed ukończeniem gry. Tak, tak. Byśmy musieli po prostu łazić gdziekolwiek, wiesz, robić jakieś poboczne, a to jest skrzynka średnia. To otwieraj, ja spróbuję ci przepilnować. Na razie jest cisza i spokój tu. Otworzyłem. Klucz nastawny i sakiewka. Jakaś kasa z tego będzie. Fuck. Co ty zrobiłeś? Nic. No nic. No, to raczej na nie. Skoczyłem. No kłamiesz. Ja widziałem, gdzie spadłeś. Kłamczysz. Oszukujesz. Wszystkich. Dobra, mamy tutaj. Tam jest ten budynek. Hop. Ja już jestem na nim. A ja pod nim. Dobra, a w cholerę jest zębiaków dużo. Ja mam w cholerę HP F7. Tu jest policjant, mam te fajne pałki za 60 damage'a. No wiem, że jest policjant, ale... On wrócił tym czymś. Zamknięte. Teraz z drugiej strony. Czekaj, może naprawię pałkę. No kurde, to był głupi pomysł. No miała dużo. Kurde. Chcesz mi się odnowić? No odnawiaj się, odnawiaj. To właśnie tego, od strony ulicy była to wejście tam. Wiem, czekaj właśnie tu jednego z... Nie! Nie bij go, nie bij go. Bo on wyleci w powietrze i będzie mi... Wiem. Przewalona, chodź, chodź. Chodź za mną tylko. Podobijaj tych trzeba, policjantów, bo oni mają te dobre pałki, nie? No. To jest od ulicy właśnie to było wejście. Metalowa pałka, ten dalej się trzyma, ty. Czekaj, od ulicy? Mhm. Ale od której strony? Odtąd, widzisz, tu jest. Czekaj, bo ten idzie dupek za nami tu. No otwieraj, cię będę chronił. Dobra. Próbujemy otworzyć drzwi. Otworzyłem. Dobra, szybko. Od razu zamykaj. No to właśnie, zamykaj. Fuck. Dzielam. No, świetnie. Tu. Dobra. Dobra, już. Tu masz kasę poszukać. Charlie. Wiem, widzę. Z, X, C jak okay, Charlie. C. P, O, L. Nie wiem, coś mi się kurde naprawdę dzisiaj z tą myszą dzieje, nie takiego w tej grze. J. T. O. C jest, mam. Masz? Charlie. Dobra. Otwieram te drzwi, chodź. I co to wybiegamy przez nie? To jest wiral od razu. No wiem, bo już go słyszę. Ale mi wywalił. Drugi. Trzeci. Kurde, na easy on tak nie przebiegł ani jeden, nie? No właśnie. Musiałem się uleczyć dyby, trochę. Dyby. Widzę. Dobra, możemy przeszukać to wszystko. Ten dupek gdzieś tu idzie. No, to było. Uciekamy. Jak ja nie uciekamy, ja muszę sobie stanąć, niech on wybuchnie sobie. Nice. Ojej, co jest grane? Gdzie ty jesteś już? Przy wagonie. Widzę. Na wagon. Dobra, lecimy do drugiego punktu.
Oj, kurde. Jest cięższy punkt. Oby nie było tylu zombiaków, jak zawsze jest. No raczej nie sądziłbym, że będzie ich mniej, no. No tutaj to można je palić, nie? To jest to mnie. O kurde! 26 życia mi zostawił po uderzeniu. Chyba spaliłem. Kurde, bo padnę. No właśnie! That's for help. Już ci pomagam. Matko i córko, no. Nie wiem, ta mysz mi działa dzisiaj jakby chciała, nie mogła. Wszystko w ogóle mi działa dzisiaj jakby chciała, nie mogła. Czekajcie, muszę się uleczyć. No znowu oberwę, nie, nawet mi dał apteczki wziąć. Lecz się. No teraz już nie mam apteczki. Dobra, super. To jest hard mode. Uleczę cię. Dobra. Jesteś uleczony. Ty robiłeś apteczki sobie, nie? Tak, ja sobie nie zrobiłem właśnie. Dobra, chodź, ciągnę na górę. Sam trzeba otworzyć klapę, kurde. Tutaj nie ma zombiaków, więc ja mogę spokojnie otworzyć, nie? Którą klapę? Na górze tam była klapa, tak? O kurde, to jest zombiak, tak. No wiesz, przeszukuj. Jest zombiak jeden przy autobusie. Ale na razie nie zauważyli nas. Dobra. Tu kolejny jest. No nie wiem, co jest grane, kurde, z tym moim sterowaniem dzisiaj. Naprawdę, no tragedia mi się steruje, no. Mam... Czułość ustawiono bardzo wysoka, a mysz działa jakby w ogóle tej czułości nie było. Co? Może to ten, tym przyciskiem on myślę sobie zmniejszyło czułość. Nie, właśnie patrzę, jest dobrze. Chyba sobie, może sobie zwiększyć. Chyba tutaj sporo kawy jest, nie? Czekaj chwilę. Ja mam sobie kotlet, ja mam. Mam pudełko czekoladek. Też? Dobra. Kawy sporo, dokładnie. No. Nie wiem właśnie, czy zostawię tą kawę, ja ją wezmę i sprzedam, bo ta... Ale przecież można ją schować do tego, do schowka. Miejscu, sporo restartuje, wiesz, tato, i można po prostu przyjść jeszcze raz ją zebrać, nie? Aha. No dobra. Czekoladki mamy, czyli to wracamy do Gaziego już teraz. Aha. Oj. Gazi nas teraz potrzebuje z czekoladkami i z filmem. Dobra, ja wolę uciekać. Dawaj. A to co jest? No kurde, no. Dobije mnie dzisiaj to sterowanie w tej grze. Nie wiem, co schrzaniłem, ale coś się zrobiło złego. Karetka. I policja. Dobra, uważaj, uciekaj. Nie, tylko ja teraz bym musiał uciekać. Zdychaj. No ile razy go w ten jego pusty łeb trzeba trafić? Dobra, padł. Uwaga, pomocy. Kurde, no 4 hity po mnie by było, ty. Dobra, zabiłem tego wirala. Tam gdzieś pałkę mógł rzucić, wiesz? Nie wiem, w którym miejscu. Ale nie, ten policjant miał i gdzieś mógł popuścić. Nie wiem, w którym miejscu dokładnie. Kurde. Gdzieś tu szedł z tą pałką, ale nie widzę tej pałki. Jeżeli on rzucił w ciebie. Nie rzucił we mnie. To powinno być. Czekaj, bo znowu wiral biegnie jakiś. Jak jest jeden, to nie ma problemu, nie? Dobra, padł. No tak nie ma problemu, no ale bez przesady, one są strasznie silne. Tam jest policja, otwieraj to wreszcie. Dobra, tą. Ja otwieram tą policję. A co jest grane? W co ja wlazłem? Och Jezu, w kwas jakiś, no, cholera, kwasy. No. Tego...
To tak tłucze. Dobra, wiesz co, ja sobie zrobię apteczki po prostu, dobra, plany. Zaraz tam zejdę. Apteczka, 5 sztuk. Krótki, prosty nóż, o Boż. Chyba najgorsze to mogą trafić, nie? Zobaczymy, co mi się uda trafić za chwileczkę. Na razie przygotuję sobie apteczki, bo mam 5 sztuk do zrobienia. No, są potrzebne, kurde. Jak w tym trybie normalnym te apteczki były fajne, że były, ale no, nie wykorzystywały ich się. No, tak tutaj, no... Jak się trzymało u mnie po 100 więcej... Krótki, prosty nóż i nic więcej. Otwierasz tą? O, otworzyłeś już. Otworzyłem, już wszystko otworzyłem. Dobra, to ja zbieram te apteczki, bo one są na wagę złota. Zobacz, tam za autobusem, Kacper, o tam, jest policja, tylko nie wiem, czy coś tam zejdziemy. No ale można zerknąć do bagażnika, czy coś nie ma. No, jeżeli samo jest otwarte, to nie ma nigdy nic. No dobra, no to biegniemy do tego Gaziego. Tak. Musimy gdzieś się dostać, którędy, na górę gdzieś. No, chyba samo przez most, nie? I na moście też właśnie sporo tych... Złapałem się powietrza. Nie? Most tu jest bardzo dużo tych karetek i tych wozów policyjnych. Na most, a tam w ogóle wskoczymy jakoś w jakiś sposób? Aha, no właśnie wskoczyłem. Przez dobrą stronę. Nie, no wiem, że w drugą. Myślałem, że to będzie krócej jakoś możliwość dojścia. Tam przejść pod tym, nie, ale musimy odblokować tam, nie? Bo tam są te przemieńce. Do żadnego punktu jeszcze, żeśmy nie dostali tutaj, to jest takie, no, uważam, że... Przetrwania? To dostaniemy chyba jak oddam temu, Gaziemu te. Szkoladki i film. No całkiem możliwe, że masz rację, że to wtedy będzie, dokładnie. Tu mam jakieś te, pakiet flar i papierosy. Gdzie? Aha, coś jest faktycznie. Od zwrotu. Papierosy. Dobra. No, zaczęła mi wreszcie mysz dobrze działać i funkcjonować gra inaczej. Jakoś tak dziwnie to wszystko było. Wcześniej. Poszukujemy tego? Mostem? Autobus? Most? Nie, ten most. Bo tu na razie nie ma nic ciekawego, tam pod koniec będzie sporo tych wozów. Od razu na dół chodźmy i tak samo tu jest obok nas ten wóz policyjny. Gdzie na dół? O, tutaj jest poddanie dokładnie. Chodź, tu jest kontener. Gdzie bezpiecznie można zejść. A widzę cię. I teraz jest bezpieczna strefa kwarantanny, więc możemy ją odblokować. No widzisz, jak to dużo pamiętasz? A tam, bo to w tym... Pamiętam, byliśmy tu. Czekaj, bo tu skrzynka leży. Ostrze. Przeszukaliśmy. Przeszukałem ostrze, wziąłem jakieś. To jest kolejna skrzynka, nie otworzyłeś jej. Może pominąłem faktycznie. Skrzynia znaczy. Gdzie o, plan dentysta, wziąłeś ją? To jest? Gdzie? Tu jest skrzynia i tutaj na stoliku jest plan dentysta. Nie brałem na pewno. Co? No tak. Dobra. Przedmiot dentysta, będziemy zęby wyrywać. To zaraz trzeba znaleźć tylko wejście do tych. Do specjalnej strefy tej zakażonej. Żeby ją zaktualizować. Kolejne rzeczy. No to czemu gdzieś musi... Nie chyba wiem właśnie. Chyba na górze była, z tego co pamiętam. Na górze? No przez dach się chyba wodziło. Nie wiem, ktoś mi się nie podoba włożenie tam przez dach. O, zwinność dostałem, punkt. No jak tam się przez dach można było dostać? No właśnie nie da się przez dach. No, ktoś mi tutaj... Nie wydaje mi się, że masz akurat w tym momencie rację. To gdzie to było wejście? Rura. Biorę nogę od stołu, będziemy ją rozbierać później. No bierz. Pałka z gwoździami. Nie wiem, a na pewno ona tu była, ta strefa? Tak, bo jest co te taśmy, nie? Przynajmniej właśnie strefa ta. Chyba tutaj jest to. Czym się zapalała latarkę? A te? Te. Tu nawet świeci światło na to. Na tędy weź, na ten... Chodzisz po tym. Zobacz, tu byłeś, tak? Tu wskoczyć, na dach. Byłeś na dachu? Na dachu byłem, nic nie zauważyłem. Nie, no tu nic nie ma. Dobra, wiesz co, chodźmy do tego Gaziego jednak, no. Masz
musimy nas puścić jeszcze. O, właśnie tutaj są te same wozy policyjne. I karetka tam jest. To zaraz w karetki, ja tworzę wóz. No. Dobra, karetka otwarta. Tylko jedna apteczka w środku. No bogato widzę. No strasznie, a jak tam twój wóz policyjny? Klucz francuski i berserker. A u mnie tylko klucz francuski. I to miejsce, brak miejsca w ekwipunku, więc muszę coś rozłożyć. Rozkładamy to. Dobra. Teraz weźmiemy klucz. Nic więcej nie mam. Dobra. Dobra, lećmy do tego Gaziego, Kaspar. Lećmy go. O kurde, uważaj, zębiaki są za ogrodzeniem. Puk, puk, Gazi! Masz film i czekoladki. Gazi znów wygrywa! Brawa dla Gaziego! No fajnie. A my? No trudno. No, a my? Przez dach. No właśnie. I to jest najtrudniejsze w tej całej misji. To jest tam ten przeskok z tamtej strony, pamiętam, tak, tak. Kurde. Nie mam żadnego pojęcia, wiesz, tak samo da się jeszcze zobaczyć, jak wejść. Na most wejść, nie? No i pod mostem zeskoczyć, tak, dopiero właśnie, tam. No, no ale... Ale przecież tędy żeśmy skakali, pamiętam. Tak, ale to jest ciężko właśnie. Okej, okay, ciężko. Dobra, ciężko to będzie mi, dobra. Przyszykowuję się. Ja tutaj sobie zabrak od razu, nie? Dobra, jestem. Za pierwszym razem, wyjątkowo. A na tym poziomie normalnym, no. Żeśmy, kurde... Brak miejsca w ekwipunku, sorry. Rozłożę od razu. Rozkładaj od razu te wszystkie te. Ja wiem, rozkładam te szare. No to później rozłożę, jak już nie będziemy na tym. Dobra, otworzyłeś ten? Nie, właśnie. Otworzyłeś. Dobra, złazimy. Chodź. Są tutaj, chodź, przeszukajmy, nie? No właśnie, to trzeba przeszukać. Coś. Włącz latarkę. Mam, co masz? Mówię, żebyś wyłączył latarkę. Czemu? Bo prześwituje w ścianę. Taka mocna? No. Na górze tylko była ta jedna skrzynia? Tak. Cześć, Gazi. Teraz mamy. A tutaj? Lodówka. Na mamę. Czekajcie, zaraz zobaczycie mamuśkę. Miejsce piękności 2015. Jeszcze coś tutaj jest. A my pójdziemy do drugiego pokoju po te leki. Tak. To tyle. Dobra. Prowadź. Dobra. Uwaga. Oglądamy najnowszy film z Jamesem Bondem w roli głównej. A patrzcie, patrzcie, jaką mamy widowność. Words bez mam. Nie, tam u mnie pisze words. Ale words apostrof S to jest skrót od word is. No words. No, words is bez mam. No dokładnie, dlatego mówię, że words. Nie words, words. Gdzie jest D? Notatki tutaj były. Gdzie? Czekajcie, tutaj, w tym pokoju obok. Notatka, no. I tutaj leki. Mam leki. Są lekarstwa. Dobra. To. Idziemy teraz do Gaziego, nie? Pogadać z nim, nie? No, pogadamy z Gazim. Siema. Mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No, dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dym. Są na stole. Dzięki, Gazi. Gazi, dobra. Wszystkich uszczęśliwia. No, no to cóż. Tak, film jest świetny, więc bardzo mi się podoba. A ten kolor białego, tata. Dobra, słuchaj, to co, otwieramy drzwi, wychodzimy. Górą wychodzimy, to byśmy drzwi... Nie da się drzwi otworzyć, szkoda. Zapomniałem. Pozajemy dalej lenie i chyba skończymy, nie? Tak, musimy to zanieść i kończymy dzisiejszy odcinek. Te odcinki naprawdę na tych odcinkach będą nagrywane, no... Jedna misja, no zresztą widzicie, ile zajmuje nam tutaj zrobienie takiej jednej misji. To nie jest teraz tak prosto.
jeżeli wpadamy w jakieś, kurde, no znowu z tą myszą problem, jeżeli wpadamy w jakieś kłopoty, w jakieś grupy zombiaków, no, no mamy przechlapane, przekichane i w ogóle. Idziemy tunelem? Znaczy, biegniemy tunelem, chciałeś raczej chyba powiedzieć. Bo ten tunelem się nie da przejść. A zwykły młotek 50 damage, wow. Młotek znalazłeś? Gdzie leżał, czy skrzynka była? Typiara miała. Dobra. Tu mamy strefę bezpieczną, ale ja nie wiem, czy ją będziemy uaktualniać. Możemy zostawić ją na później. Zobacz, tam jest w cholerę tego wszystkiego. Dobra, to biegniemy dalej. Musiałem chwilę odpocząć, bo już byłem zmęczony po prostu, no. Szybciej się męczę. No i kolejny policyjny samochód. Tylko że z zombiakami. Zostawimy go później, jak będziemy strefę robili. A tu jest survival. No, widziałem. Ale tam jest nasz kierunek. Dobra, już jesteśmy blisko. Co żeś tam zrobił? Rozwałem tego ocaleńca. Tutaj, gdzie jestem, jest do wzięcia jakiś koszyk. Chałwa była, czy jakiś tam batonik. A ja puszkę mam. Ja raczej to masz? Puszkę. Czepiłeś się tych zębiaków, ja je odpuszczam, ja wracam do tego. Gdzie jest, kleje po ciosie, nie? Chodź na górę, tutaj jest. Tu jest skrzynka jedna i obok na balkonie jest kolejna. Plastik. A tam obok jest kolejna. No tu jeszcze domek jest, można go przeszukać. No wiem, ja właśnie wziąłem. Nie ma nic w tym domku, pusto. Nie jest, są te. No przecież zeskanowałem. Masz szafę. Nie powinno się pokazać? Jak się skanuje tym przy użyciu kół? Ale może na hard modzie jeszcze wyłączone. Nie, no w niektórych miejscach widać. Dobra. Ale się zaskoczył. Dobra, chodź. Biegniemy, oddamy te leki dla naszej pani doktor i będziemy kończyć. Będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. On pewnie nic nie ma, bo my tego samego dnia jesteśmy tutaj, prawda? Tak, tak. Raczej nic nie ma. Nie ma młotek stolarski jeden. A to co jest? Brak wolnego miejsca. No ale nawet go rozłożyć, Kasper, no ja wiem. Czekaj, zielone itemy mówisz, żeby rozkładać już, tak? Tak, bo chyba zielone właśnie są gorsze, z tego co pamiętam. Bądź niebieskie, mogę się mylić, ale wiesz. Dobra, to i tak będę miał jeszcze młotek stolarski jeden do rozłożenia. To które są gorsze, zielone czy niebieskie wreszcie? Chyba zielone, chyba. No, dobra. Zobaczmy dalej. Typka masz ten plan tego. Którego typka? W sklepie? U sklepie tak jest ten plan jakiegoś lepszenia broń. Plan pijawa przemysłowa. 800? Dobra, to trzeba kupić. Dobra, kupiłem. Sprzedam od razu kawę. No właśnie, można coś sprzedać. To ja sprzedam w ogóle wszystkie kosztowności 1200. No i dobrze jest. Okej. Okay. Dobra, idziemy do pani doktor. Dawaj do windy. Uf, lecę. Musiałem sprzedać ten... Oczekiwanie na pozostałych graczy. I jest okej. Okej. Udało nam się zakończyć Dzień Matki. Wyżej, tak? Tak, wyżej. Tutaj?
Nie, wyżej, właśnie. Piętro wyżej, bo strzałka do góry, kurde, też nie zauważyłem. A nie. Nie, czekaj, gdzie to jest? To niżej pokazuje, no co ty robisz? Podciąć na całą kropkę. No, strzałka niżej, dokładnie. Tutaj. No. Nie ma. Gadamy. Proszę bardzo. Jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Dokładnie. To ma rację. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie. Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. Nagroda, ulepszenie broni mistrz i plus 3,5 tysiąca punktów. Słuchajcie, więc teraz ja tylko zrobię jedną rzecz jeszcze. Mam do rozdania umiejętności, mam po jednym tak punkcie zwinności. I teraz tak, co ja bym tutaj zrobił? Zwinność. Przeskok. Naciśnij spachnik w jednym kierunku wroga, aby wykonać skok. Przeskakuję przez wrogów. Dalej mam powalaj wrogów kopnięciem z wyskoku. Nie chcę tego. Rzut judo, nie, przeskok biorę. Chyba ty też już to wziąłeś przeskok, coś mi się wydaje, Kasper. Bo widziałem to. I jeszcze poziom przetrwania. I w poziomie przetrwania co mamy? Początkujący handlarz zwiększa umiejętności targowania się, obniża ceny w sklepach o 10%. Żywiołowe gwiazdki do rzucania i te gwiazdki, które będą albo zapalać i jeszcze wspomagacze. I teraz tu jest zastanawiające dla mnie w tej chwili, Kasper, to czy nie wziąć tutaj czasami tych wspomagaczy, bo to jest hardcore, no kurde. Tak, tylko we wspomagacze nie musiał latać od jednej lokacji do drugiej, szukając potrzebnych składników. A no tak, tam będą rośliny. Znaleźć. No to ja co, to idziemy tak jak... Ja wziąłem handlarza, wygląda to, że... Może nie masz rację. No wiem, że po prostu wywalone. Dobra. Dobra, słuchajcie, no to co? Mamy rozdane punkty. Przeszliśmy misję Dzień Matki u Gaziego. Gazi nam pokazał swoją mamę, bardzo przystojna, tylko nie wiem, po co jej garnek na głowie, ale trudno. Ważne jest, że... No facet... Tak, ale ważne jest również, że ten facet, zobaczcie, no taki jest niedorozwinięty ten Gazi. No troszeczkę taki ograniczony umysłowo, ale zobaczcie, jak sobie w takim świecie radzi. Bez najmniejszego problemu, a ludzie, którzy są w pełni sprawni, umierają. Dobra, to tyle nade mnie, ode mnie, sorry, dzisiaj od Dżingisa. Ja wam mówię yo do kolejnego razu, więc trzymajcie się i Kasper swoje ostatnie trzy słowa, proszę bardzo. Na razie, trzymajcie się. No, hej.